Dzień dobry i zapraszam na krótką wizytę w tajwańskim McDonaldzie. A tam zobaczymy te z lokalnych ekskluzywów, w tym mega kanapkę z homarem. Ale od początku. Tajwan, zwany Republiką Chińską, jest interesującą mieszanką dzikiej przyrody klimatu subtropikalnego, przeplatającej się z nowoczesną architekturą oraz zabytkami. Miejscem, w którym lokalna kuchnia wspaniale łączy wpływy Chin kontynentalnych, Japonii i Korei i innych części świata. Część tych wpływów jest widoczna w takich sieciach jak McDonald's czy KFC. Lubię odwiedzać znane sieci fast foodów w różnych miejscach na świecie, ale tym razem do wejścia zachęcił mnie promocyjny baner. Kanapka z homarem. Na bogato. Do kanapki postanowiłem dobrać zestaw ekskluzywów, które tam mają, ale o tym później. Po chwili oczekiwania ogromny zestaw stoi przede mną. Na początek to co najlepsze, kanapka z homarem. Ma solidny rozmiar i przyjemny zapach, podłużną miękką bagietkę. W środku sos śmietanowo-majonezowy z dodatkiem soku z limonki, sałata ułożona w miękkiej maślanej bułeczce i prawdziwe mięso ze szczypiec homara. W sumie spodziewałem się jakiegoś surimi, ale to było prawdziwe mięso z homara. Cena jak na McDonald's nie mała, ale było warto. W smaku jest świetna. Jedna z najlepszych kanapek, jakie jadłem i nie mówię tutaj tylko o samym maku. Przejdźmy do kolejnego ekskluzywa, to BLT Angus Beef Burger. Tutaj klasycznie bekon, wołowina, sałata i pomidor w dobrze wyglądającej słodkawo-maślanej bułeczce z dodatkiem sosu typu smoky bacon. Całkiem dobra. Z bardzo dobrą wołowiną. Trzeci ekskluzyw to Angus Beef Burger. Z pieczarkami, sałatą i serem, z łyżeczką sosu śmietanowego. W tym zestawieniu na drugim miejscu po homarze. Tak jak w poprzednim przypadku, wołowina jest naprawdę dobra. Ogólnie wołowina w tych burgerach jest smaczna, jest wyjątkowa. Z tego co wiem, na Tajwanie nie specjalizują się w hodowli bydła, a znaczną część wołowiny sprowadzają z Australii i Nowej Zelandii, a tamte kraje umieją wołowinę. Na deser zupa krem z kukurydzy, w której widać pływające ziarna. Jest delikatna, trochę słodka, bardzo smaczna. I na koniec lokalne ciasteczko smaku taro, czyli nadziewane kolokazją jadalną, w której możemy zjeść bulwę. Ciastko mało słodkie, trochę mączyste. Podsumowując, kanapka z homarem jest moim numerem 1 i ogólnie oferta, wykonanie w tutejszym McDonaldzie jest na wysokim poziomie. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kanał, subskrybuj, polub, komentuj. Do zobaczenia. Yeah.